Avensis T25 przedlift ma inny żarnik ksenonowy niż polift. On ma żarnik D2S, a polift ma żarnik D4S. Żeby wymienić taki żarnik, tutaj trzeba najpierw pozbyć się tego dekielka, wciskając tutaj tak zawleczkę. Następnie trzeba pozbyć się iskrownika. Czyli tak, tu jest lampa pasażera. Iskrownik w stronę silnika się obraca, w tą stronę. I jak już się natrafi na takie miejsce, gdzie on wyjdzie, to można go wyciągnąć. Następnie tutaj są dwa druciki, które trzeba poluzować. I teraz tak, tu się zdarza często, że te druciki jakoś nie chcą zejść właśnie z tego haczyka. Jeżeli nie chcą zejść z tego haczyka, to trzeba je tak trochę odgiąć, żeby tutaj zwiększyć kąt. Ten kąt, jaki mają. Teraz tak, ten haczyk do siebie i potem w stronę lampy. Jak widać, że on właśnie tak nie chce tutaj zejść, tak zaskakuje. Trzeba go odgiąć w taki sposób, żeby zwiększyć mu kąt tutaj. Wtedy on się łatwiej prześliznie. Już teraz na przykład bez problemu się prześlizguje. No, samo ten. Teraz jest wolny żarnik ksenonowy D2S. Za montaż. Tutaj widać, że są takie otwory. One mają różny kształt. I trzeba po prostu ten żarnik wpasować. Tym drucikiem w dół idzie. Drucik idzie w dół. I zobaczymy, czy mam tak obracać. Aż on tutaj znajdzie. Teraz nie nachodzi, teraz nie nachodzi. Teraz naszedł. Czyli jak widać, tak. Ten duży tutaj, to duże wycięcie, to największe wycięcie idzie do góry, czyli zbiega się z tą śrubką tutaj, to wycięcie. I wtedy da się ten żarnik nałożyć. W taki sposób. Teraz pasuje sobie. I drucik. Tak. I teraz. Tutaj też są takie 3-4 wycięcia w tym skrobniku. 4 wycięcia, a na żarniku są 2. I nakładanie skrobnika tutaj w tym miejscu widać. Tutaj. Jak on powinien sobie najść. Następnie widać, jak go się wkręca. Czyli jeżeli on najdzie tutaj w to wycięcie, następnie się go wkręca, żeby tutaj do tego momentu. Trzeba po prostu to wyczuć. I tu jest strzałka, w jaki sposób się doblokuje. W taki sposób będzie zablokowane. Tutaj widać, to przeszło za ten drut, to miejsce. Więc bardzo schudnie leży. Odblokowanie. Zablokowanie. Łapka. Tutaj jest takie wycięcie plastikowe. To wycięcie trzeba docelować w to miejsce. I takie kliknięcie. To było dla lampy pasażera. Teraz pokażę dla lampy kierowcy, bo będzie może w inną stronę. Będzie łatwiej sobie zobrazować. Dekielek. Teraz żarnik, odblokowanie na zewnątrz auta, wyjęcie żarnika i ten drucik, jeżeli nie chce wyjść, tutaj na przykład nie chce wyjść, trzeba go sobie tak odgiąć w dół, żeby zwiększyć mu tutaj ten kąt. Teraz on już wychodzi łatwo, samo ten drugi, jeżeli nie chce zejść, tak jak ten nie chce zejść, trzeba go odgryź w dół i już schodzi. Żarnik tak samo, tutaj to wycięcie tak samo, to najszersze wycięcie jest u góry, a drucik żarnika idzie w dół. W taki sposób. W taki
blokada nałożenie skrawnika stąd. Tak.